mamy jakieś w Polsce rośliny, w których jest dużo adaptogenów? Znaczy, adaptogeny to jest takie modne słowo, tak? No tak? Rośliny, które nam będą na tyle modyfikować funkcjonowanie organizmu, że będziemy się czuć lepiej, będziemy bardziej odporni mamy, na patogeny. mamy jakieś odpowiednik szwagandy na przykład? Albo co tu mam jeszcze, cytryniec chiński, rzęszeń, na przykład? Mamy no mamy na przykład dorokitnik, dziką różę, To dla mnie są adaptogeny. Dla mnie dziurawid jest adaptogenem, bo on też ma tak wielostronne działanie, że, że też jest swego rodzaju adaptogenem. Ale wydaje mi się, że ad adaptogeny są przeceniane. To znaczy, że to jest modne słowo, natomiast w praktyce. Masz tutaj adaptogeny. No, widzę. No. no i teraz widzisz, no, żeby sobie nazbierać coś tam nawet na łące, nie? to też wymaga czasu, trochę zachodu. Trochę ruchu. No, no i na ile mi to starczy? I to się, czy też to się nie zepsuje? I czy finalnie nie, 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 faktycznie nie kupić tego w buteleczce? Ale jak się wysuszy, to się nie zepsuje. Poza tym to samochodzenie, to doceniamy wtedy tą, tą, tą bioróżnorodność. No, no, nawet chodzenie na grzyby. I przecież to jest, ile tam ćwiczeń fizycznych się wykonuje, tak? Musimy tak pójść na grzyby, tak, chodzimy. Jeszcze nosimy coś ciężkiego, jak nazbieramy, tak w koszyku. Schylamy się, robimy przysiady, skłony, czasem na czworaka, tak. No z później, różnej strony. Późniejsze to trzeba wszystko wyczyścić, pokroić, wysuszyć. Także bardzo wiele partii mięśni pracuje, więc, ym, <grym> więc to jest taka zaleta wielka zbierania samemu różnych rzeczy, że my jesteśmy bardziej świadomi tego otoczenia naszego. Mamy szacunek do niego, do tych ekosystemów, do tych zbiorowisk widzimy jak się jedno z drugim wiąże. Bo to jest problem współczesnych ludzi, zresztą nie tylko współczesnych, bo kiedyś też tak było, że ludzie nie widzą związków między rzeczami. Ktoś mówi na przykład ja nie chcę mieć roślin w ogrodzie, chcę mieć tutaj samą kostkę, kostkę betonową, albo sobie położę taką włókninę ochydną w rowie no, włóknina, tak. tak i posadzę tam dwa jałowce. Ale jak ktoś powie, no ale przecież ten trawnik, czy te, te rośliny produkują tlen. A co mnie to obchodzi? Niech produkują tlenu u sąsiada, nie? Czyli jakby nie widzimy tego, że my tworzymy jakiś system. Jak wszyscy będą tak myśleć, wszyscy będą tą kostkę brukową e, kłaść zamiast trawnika, czy tę włókninę, to tego tlenu będzie mniej, będzie mniej miejsca dla organizmu. No jak gdybyś był organizmów. urbanistą u siebie na wiosce i miałbyś okazję zaplanować tam Jakieś, powiedzmy, mikroosiedle z domów jednorodzinnych, to jakby to wyglądało? Eee, jakby to wyglądało? Myślę, że tak w miarę klasycznie, czyli ja w ogóle te, te stare różne rozwiązania, takie średniowieczne, się sprawdzają. Popar popatrz na te wszystkie miasteczka średniowieczne, jak one świetnie funkcjonują. Gdybym miał jako urbanista tworzyć nowe miasto, zrobiłbym to na zasadzie średniowiecznego miasteczka, czyli rynek kwadratowy. Albo okrągły, kilka ulic odchodzących od, od niego, tak. Budynki wokół, wokół tego, trochę parków, trochę, trochę jakieś stawy, nie? I tyle, nie? Wspólną kanalizację. No różnie, to zależy, no zależy, co bym robił, nie? Bo były takie różne miasta idealne tworzone kiedyś. Mamy w Polsce przecież na przykład Podkowa Leśna, czy Milanówę, które niby miały być tymi miastami idealnymi, ale tam na przykład brakuje rynku. Tam nie ma pustej przestrzeni, czyli zdarza się, że właśnie ci projektanci robią coś tam okrągłego, sześciokątnego. Bardzo często takie rzeczy, które fajnie funkcjonują, powstają organicznie, ale wcale nie są tak zaplanowane. To może być osada na Dzikim Zachodzie, i tam te domki gdzieś tam powoli powstają jakieś. Bardzo często, na przykład, yy, fawele są świetnie zorganizowane w Brazylii. Pomimo że to są slumsy, które były budowane bez planu, bez, ale one organicznie powstają po prostu same. Tak? I tu jest, to... przepraszam ci, ważne jest jeszcze to, żeby budynki były małe. W momencie kiedy robimy duże budynki wysokie, to zaburza krajobraz. Jeśli dlatego, na przykład, bardzo mi się podoba ten pomysł teraz z tym prawem, że budowlanym, że można budować bez ym, pozwolenia, ale tylko niskie budynki. Ja bym ograniczył do jednej kondygnacji, bo uważam, że jak robimy coś z jedną kondygnację, to możemy wszystko budować i to będzie w miarę ok. A jak zaczynamy budować wysokie budynki, no to one bardzo wtedy dominują w krajobrazie. Wracając do tych faweli w Brazylii, to jest taki elitarny oddział Bope policji, która tam robi wiecznie naloty na tych handlarzy I nie mają łatwo poruszać się po tym, po tych zabudowach. Jeżeli no chodzi nie. o tą swoją. Yy, Technikę, taktykę uderzenia takiego no, z operacyjnego punktu widzenia. Bardzo wiele wartościowych, pięknych rzeczy w historii powstawało spontanicznie, bez planu, bez sztucznego jakiegoś, właśnie jakiejś mapy czy jakichś po prostu założeń. Po prostu ludzie coś robili, bo było to bardzo potrzebne. Także tutaj się czuję trochę anarchistą. Nie zawsze to się da. Bardzo często na przykład jest taki problem, że ludzie chcą założyć wioski jakieś ekologiczne, wspólnoty, kupują ziemię koło siebie, potem się kłócą, potem się nie mogą dogadać, potem się okazuje, że są bardziej sobie obcy niż ci ludzie w otaczających społecznościach, po prostu, bo robią coś yy, przez głowę. Nie robią tego sercem yy, ani dupą, tylko robią to głową. Tak? A to trzeba. Wszystkie, wszystkie elementy na, na, na naszej, yy, naszej świadomości sprzęgnąć, jak coś robimy, nie? a nie tylko, że weźmiemy papier i powiemy tu zrobimy idealne miasteczko, tak? No, ale żyjemy w epoce antropocentryzmu. Myślisz, że w ogóle jak widzisz, jak się ludzkość rozrosła nawet na przełomie ostatnich stu lat, czy my jesteśmy, już nawet nie mówię jako Polacy, ale jakoś ludzkość w ogóle dojść do takiego wspólnego porozumienia, żeby coś takiego zrobić? Żeby A żeby było, co robić? No, żeby była ta harmonia w zgodzie z naturą, przyrodą i tak dalej. No, wiele rzeczy robi się teraz bardziej harmonijne. Wydaje mi się, że, że ludzie, ludzie myślą nad tym, i my ciągle nie dostrzegamy wielu pozytywnych rzeczy, które się dzieją. Większej wydajności, produkcji różnych rzeczy, zużycia energii. Idzie za tym oczywiście to, że mamy więcej ludzi. Tak? Więc to jest problem. No, myślę, mam nadzieję, że to się jakoś samo ureguluje. Natomiast rzeczywiście może być jakaś katastrofa kosmiczna, która na tyle zaburzy produkcję żywności, że będzie naprawdę kiepsko. Bo jak walnie asteroid, albo jakiś będzie poważny wybuch wulkanu, który nam zrobi dwuletnią zimę, czy trzyletnią. Zakładasz taki scenariusz? Tak. I jak wtedy myślisz? Albo burza magnetyczna. Burza magnetyczna i zaburzenia w funkcjonowaniu systemów opartych na prądzie elektrycznym. Tak. Ludzie po prostu oszaleli, wszystko, wszystko jest na kartę, są jakieś systemy przez, przez, przesyłane przez internet. No nie wiemy do końca, co nawali. Tak. Co, nam, co nam nawali w danym momencie. My tak strasznie szybko odchodzimy od tych takich wypróbowanych rzeczy, właśnie jak pieniądz namacalny. Ja sobie płacę prawie wyłącznie gotówką. Zdarza mi się płacić kartą, bo czasem jest wygodniej, nie? Szczególnie jak jest cena na przykład 17,90, coś tam i potem te grosze gdzieś tam się walają, to tak. Ale jednak z zasady staram się 80% pieniędzy, które wydaję przez, przez gotówkę yy, przeprowadzać, ale chodzi o to, żeby ona była żeby nie zniknęła, dlatego że właśnie w momencie, kiedy nawali coś, to ta gotówka nam zostanie. Ale to jest papier tylko. No tak, ale to jest i tak odporniejsze niż... niż yy... Niektórzy poważni doradcy finansowi mówią, żeby inwestować we własne umiejętności, w siebie. No to jest najważniejsze. Na czas kryzysu. Tego nikt nam nie zabierze. Nie okradnie nas, no, może dać nam kawałkiem metalu w głowę i wtedy nam nasze zdolności będą trochę mniejsze, więc no nie da się wszystkiego przewidzieć, ale rzeczywiście nasze umiejętności to jest coś wspaniałego. I to wszystkie umiejętności, nie tylko survivalowe, ale na przykład umiejętność, że tak powiem, uprawiania zawodu, który jest zawodem przenośnym, który możemy z jednego kraju do drugiego przenieść. Nie? Zresztą pisze o tym y, jedne z moich idoli. Y, 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 Nazim Taleb, autor Czarnego Łabędzia. Znasz? Y, Black Swan, i tam jeszcze jest Anti-Fragile. Trzy książki mu napisał. To jest taki autor, finansista, który pochodzi z Libanu. I on właśnie mówi o, o tym, o przewidywaniu katastrof w ludzkości. I o tym, że jak ciężko jest przewidzieć, właśnie tego czarnego łabędzia, tego, co się może wydarzyć, że właściwie jak już coś przewidzieliśmy, no to może już nie jest takim czarnym łabędziem, a coś nas zaskoczy. To trochę jak z tą ostatnio, z tym kryzysem na, na rynku bitcoina, że tam po prostu padła giełda i taka, taki banalny powód, że tam jakiś koleś przekręty porobił, no zmienił w ogóle akurat trajektorię cen bitcoina. Czyli coś niespodziewanego może się stać. To może być właśnie jakaś burza magnetyczna, może być uderzenie asteroidy w jakąś część Ziemi. Nie wiemy jaką. Tam, gdzie się produkuje telewizory, albo tam, gdzie się produkuje coś. No nie, nie wiemy tego, co się stanie. Tak? Może być patogen jakiegoś ważnego produktu, na przykład ziemniaków albo ryżu. I teraz, jeśli pojawi się szkodnik, który nagle nam w ciągu roku zniszczy uprawy ryżu, no to ucierpi bardziej Azja. Jeśli uderzy w pszenicę, no to właśnie cały świat, nie? Ale my tego nie wiemy, tak? Te rzeczy, które najbardziej kształtują naszą przeszłość, no, kształtowały naszą przeszłość czy przyszłość, to są rzeczy takie randomowe, takie nieprzewidywalne, tak? I te właśnie te umiejętności, ten cały wachlarz umiejętności, który mamy, nam pozwala przeżyć. Dlatego tak sobie świetnie Polacy radzili Pracy w wielu krajach, bo oni właśnie mieli ten, ten polski mężczyzna, ma ten wachlarz tych umiejętności. Potrafi malować, układać płytki, tak przybić gwoździe, a coś tam jeszcze kilkadziesiąt innych rzeczy, co pozwalało mu się dostosować szybko do, do różnych zawodów. Ale to są ludzie z twojej i mojej epoki. Ja myślę, że u młodych już tego nie ma, bo młodych też młodych muszą wyjeżdżać za granicę. Za chlebem. No tak, ten czas szybko leci. Nie, nie zauważyłem rzeczywiście, jak skończyłem 50 no to... i stałem się już. Ty się, ty się pracy nie boisz. Ja też jakbym dzisiaj miał malować ściany, bym poszedł i pomalował. Czy ja to się to boję wyszło? pracy. Ja bym wolał siedzieć pić kawę, nie pracować. No a też by chyba ci bokami wyszło. No, nie ma co. Zdarzyło ci się w niektórych swoich dzikich podróżach jeść czegoś, na co nie miałeś ochoty, ale nie wypadało, nie jeść. Na przykład gdzieś wylądowałeś w jakiejś chacie w Chinach albo w jakimś dziwnym kraju i nie wiem, dostałeś jakąś taką potrawę, że no, wiedziałeś, że tego nie przełkniesz, ale jak gdyby to była taka, byłaby to obraza dla gospodarza. No zdarzały mi się takie rzeczy, ale to nie były jakieś takie straszne rzeczy. Pamiętam raz częstowano mnie bimbrem, takim strasznie śmierdzącym myszami jakieś jakiejś wiosce tybetańskiej. To był po prostu straszny ten bimber, nie? Albo jakieś takie, no, też w, 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 właśnie... w Mocny był? Jeżeli... Nie, 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 to taki, nie wiem, z 20%. Oh. Ja w ogóle myślałem, że to był, że to herbata, bo to serwowano z czajników i filiżanki. Podgrzane to było. No Uf. i tam myślałem, że tak jakiś toła z herbatą się wypija. I tak po prostu mi nalali tego gorącego bimbru i tak się sztachnąłem. A kurczę, to było takie ohydne, naprawdę, to było straszne. No jakieś takie larwy albo coś takiego. Nie, to się tego nie boję. To, to, są, to są wszystko bardzo dobre rzeczy. No właśnie, jak? bo tutaj widziałem na filmach, że osy jadłeś? Osy, osy tak uwielbiam. Jak, osy smakuje? Na jak, jak smakuje osa? Mi, nie byłeś na moich warsztatach wrześniowych, bo w tym roku nawet żeśmy zjedli gniazdo szerszeni. No. Tak. Osa i szerszeń smakują... Trochę jak jakiś taki serek pleśniowy. Jak, jakiś taki nie wiem, ziarna ryżu. Ale nie boisz się na przykład, co się robi z żądłami, że istnieje ryzyko, że cię użądli. To znaczy dorosłe, dorosłe, osy i szerszenie, to ja smażę albo gotuję. Nie wiem na surowo. Natomiast larwy, no to, to się zjada. Ale to, co z gniazda wyczepujesz jakoś? Tak. tak. One są w takich plastrach, tak? Larwy, jak tak. U I najlepiej to robić w nocy, kiedy one są ospałe, jak jest chłodniej. Patenty są różne. No, można nawet yy, yy, niewielkie gniazdo strącić do wiaderka i zamknąć wieczko. Yy, no, wtedy masz, można, nie wiem, poczekać, aż będzie chłodna noc i, i wtedy na przykład yy, jakoś je tam roz, rozbroić. Nie? Natomiast ja to robię zwykle tak, yy, że biorę kija takiego metrowego. musi być dostęp do, do tego gniazda i strącam to gniazdo. I. Zwykle większość osobników dorosłych interesuje się tym miejscem, gdzie było gniazdo. One dalej się kręcą wokół, wokół tego, tego właśnie opuszczonego miejsca, a gniazdo spadło, a one tam nie lecą. Oczywiście może być tak, że, że kilka osobników ciebie zaatakuje, i miałem kilka takich pogryzień. Nawet dwa są nagrane na YouTubie, na moim kanale. Jedno to było kilka lat temu, w mojej urodziny znalazłem takie wielkie gniazdo os ziemi, wygrzebałem te osy i nagle mnie zaatakowały. Cały rój os biegł za mną, ja tak strasznie krzyczałem, I to wszystko jest nagrane przez osobę, która była ze mną i zostałem po pocięty. Całe plecy miałem pocięte tymi osami, a w tym roku mnie um, kilka szerszeni, właśnie przy strącaniu gniazda. Aczkolwiek ja jestem w miarę odporny na tego zmiany szerszenia. Rzeczywiście to było takie mocne, takie bardziej jak złapanie ostrymi obcęgami. Bardziej bolesne niż urządzenie osy? Inne. Inne. Urządzenie osy jest takie kłujące, jest takie piekąco-kłujące. a szerszenie to jest bardziej, mówię, jakby ktoś jakimiś obcęgami i też no, takie bolesne. Bolesne. A wziąłeś takiego szerszenia czy osę na warsztat, żeby sprawdzić, ile w nim tych wartości ożywszy jest, żeby wiedzieć, ile ich zjeść? Ba, na zrobi... warsztat badania nie, natomiast one są bardzo pożywne i na przykład w Japonii się je jada. Nawet w Japonii są takie festiwale os i szerszeni, że, że po prostu się ludzie sobie, bo ludzie sobie jakby już od wiosny upatrują miejsca do zebrania tych. Nawet emeryci czasem karmią osy i szerszenie po to, żeby gniazdo było większe. Na przykład mają na posesji gniazdo i to gniazdo czekają, czekają do jesieni, aż, aż będzie duże. Ja to gniazdo szerszenie, które rozwalałem, też nie rozwaliłem całe. To było gniazdo już w ostatecznej, w ostatniej fazie, już kiedy te szerszenie by i tak obumierały i nawet było za mało larw, bo czekałem tak bardzo, żeby, żeby zostały osobniki, które będą zimować. Żeby nie zniszczyć zupełnie tej całej rodziny, Nawet tylko pół gniazda wziąłem. To, które było, pół, które było przy samym suficie zostawiłem. Uh -huh. No, a jak masz już te szerszenie, to co? Gotujesz je i takie tam się je doprawiasz? Znaczy, larwy, to jest... larwy poczwarki na surowo jem, są uh -huh. pyszne na surowo. Jak smakuje larwa? Mówiłem, trochę jak ryż, jak, jak, jak serek pleśniowy, nie wiem, coś takiego miękkiego. Dorosłe no, chrupią, uwielbiam. Dorosłe szerszenie... Są gotowane tak na wodzie? Proszę? Czy na surowo, czy na? Czy jak? No na przykład możesz rzucić do, do garnka, yy, przykryć pokrywką i po prostu wiesz, o, tak, o prażysz, Widzia W Chinach jadłem w prowincji Yunnan na przykład yy, w Tempurze. No ale to wtedy te, ten jad, to rząd nie, już. Nie tak, to się de dezaktywuje. To znaczy nie znam tego chemicznie, ale wiem, że w Chinach, w Laosie się. Szersza nie jada, więc yy, i to bez większych, właśnie przygotowań, tylko po krótkim obsmażeniu, czyli nie jest tak źle. Popularne teraz są yy, robaki, nie? że to ma być taki zastęp... środek zastępczy na mięso, bo jak gdyby ten, ten przemysł mięsny przyczynia się do, do zmian klimatu i w ogóle nie za dobry ma pijar. Jaki jest swój stosunek do tego? Czy użyłeś takiego wulgarnego słowa robaki, takiego prostego, które różne rzeczy znaczy, nie? bo to nie są robaki? Tu mowa pewnie o larwach różnych no, owadów, nawet teraz Albo już w paczuszkach są takie chrupiące larwy coś tam. Tak, larwaczki. to są różne gatunki, często larwy chrząszczy. Natomiast ten, ten, ten cały wybór owadów jest bardzo duży. Jaki jest problem w produkcji owadów? Czy tak naprawdę jeśli zaczniemy produkować owady masowo, to to będzie takie samo shitowe jedzenie jak pangi ze sklepu Ryby. Jaka jest tak, jaka jest przewaga owadów? Nad... Owady mają taką samą cechę jak ryby, są zmiennocieplne? Czyli czy przy produkcji jednego grama białka z owadów zużywamy kilka razy mniej energii niż produkując gram wołowiny czy wieprzowiny? Więc z punktu widzenia ochrony biosfery jest bardziej korzystne produkowanie białka z ryb czy z owadów. Tylko wiadomo, ryby są w wodzie, więc jak nie mamy zbiornika wodnego, to ich nie wyprodukujemy. Natomiast owady są takimi lądowymi rybami, czyli one są jakby lądowym odpowiednikiem masowej produkcji ryb. Ale wartość odżywcza, bo owady, białko owadów ma taką samą wartość odżywczą, jak białko ssaków. Czy, czy kurczak. Tylko tyle, że owady są otoczone takim pancerzykiem hitynowym. Hitynę możemy spożywać i to przechodzi przez nasz przewód pokarmowy tak samo jak błonnik. Czyli ma takie znaczenie właśnie regulujące perystaltykę, no taką po prostu jako taki wypełniacz. Czyli trochę jedzenie owady to jest tak jak jedzenie mięsa z błonnikiem. W tym sensie jedzenie owadów jest jakby zdrowsze dla naszego przewodu pokarmowego. Oczywiście, przy owadach trudniej kontrolować jakość tego mięsa. To jest tak jak jedzenie małych rybek tam mogą być odchody jakieś. Wiadomo, jemy całe owady, tak? Więc kontrolowanie jakości tego jest trudniejsze. Nie dość tego bardzo często w różnych krajach je się jakieś mieszanki wielogatunkowe owadów co dla Unii Europejskiej już jest nie do przełknięcia bo tam musi być wszystko jednogatunkowe. Więc na przykład taki jest problem. No podaje się świerszcze. W tej chwili, oczywiście, w różnych tam przepisach Unii Europejskiej powoli powoli te owady wchodzą. Na przykład, jak mamy hodowane świerszcze, to mamy jeden gatunek. Aha, tu jest taki gatunek świerszcza, my go hodujemy. Jeśli ktoś by zaczął zbierać złąki, koniki polne i serwować, nie może tego robić, bo ono zbiera 15 gatunków. To jest tak, jakby ktoś nagle zaczął polować i serwował. Mieszankę gołębi, wron, czegoś, tak? To są jakby z punktu widzenia prawodawstwa, każdy gatunek to jest osobny produkt, tak? I tu są problemy. Ja widziałem takie na, na targu w Laosie sprzedawane mieszanki małych rybek z pól ryżowych. Zbiera się tam po prostu, co tam się złapie, nie? To jest tanie, bo to się, gdzieś tam wróci do zupy. I to wyglądało tak, jakby ktoś do sklepu zoologicznego wszedł. Tam były góramiki, brzanki. Te wszystkie ryby, które my mamy w sklepach zoologicznych, tam po prostu były w tej mieszance. Wyglądało to tak, jak wysuszone akwarium polskie, nie? Czyli właśnie chodzi o to, żeby się cieszyć takimi produktami małymi, takimi odrzutowymi, które się marnują. Dlatego bardzo często na przykład kupuję małe rybki, szprotki. Jak jest, idę do restauracji. Do restauracji w jakimś kraju, w Chorwacji, czy, czy we Włoszech, to pytam o, czy w Grecji, czy mają nam różne nazwy są tych małych rybek, y, małe rybki, tak? Bo y, po prostu one są tanie, ale poza tym to jest taki produkt, który jest często się marnuje. Bo ludzie nie chcą tego jeść. Ludzie chcą jeść dużą rybę, tuńczyka, karpia, a wyrzuca się te wszystko w tą drobnicę, tak? Więc to nie chodzi o jedzenie owadów, to chodzi o wykorzystanie tego, co jest takie odrzucane. Więc jakbyśmy chcieli jeść dobrej jakości owady, to musimy je sami złapać. Czyli wracamy do natury. Do, do natury. Ja kiedyś robiłem taki eksperyment. Byli u mnie goście na pytanie na śniadanie, czy jakiś tam inny program śniadaniowy. I kazali mi nazbierać koników polnych. Ale ja nie byłem pewien, czy rano będzie pogoda i kupiłem 40 świerszczy w sklepie zoologicznym. Takich chowanych na, na karmie, takiej sztucznej, ale potem nazbierałem te koniki polne i wymieszałem to wszystko. I ci ludzie potem zaczęli jeść to, próbować, i na koniec okazało się, że zjedli wszystko to było, co było dzikie, a zostawili te uprawne, te, 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 te hodowane świeżcze, One nie smakowały tak dobrze. Miały taki sztuczny zapach karmy, natomiast te, które wychowały się mm, koniki polne na łące, pachniały pięknie, pachniały łąką. No ale to teraz wracając znowu do tej liczby, liczby ludzi na ziemi, nie? czy w ogóle jesteśmy w stanie naturalnie wychowywać tyle żywności, żeby tych wszystkich ludzi wykarmić? No widocznie jesteśmy, skoro mamy tyle tych osób, tak? My jesteśmy... Ale ja mówię, o na czy natura jest w stanie, czy będzie tyle owadów, tyle wolno, ja mówię o tej jakości jedzenia no to jakoś będzie się pogarszać, efektywność nasza produkcji żywności będzie wzrastać, tylko na ile to biosfera wytrzyma, takie stopniowe przyrosty, one będą jakoś dostosowywać się. Natomiast ja się bardziej boję tych katastroficznych sytuacji, kiedy, kiedy coś się stanie, kiedy będzie patogen albo katastrofa astronomiczna, i wtedy nagle nam ubędzie jedzenia. A jak ten system światowy produkcji żywności jest wrażliwy, pokazuje wojna na Ukrainie, gdzie taka. W sumie, drobna wojna w skali światowej, straszna tutaj u nas, ale w skali światowej, ona powoduje takie perturbacje w cenach żywności. Bo akurat Ukraina jest bardzo ważnym producentem, bo ma żyzne gleby i no, dużo się tam produkuje. Nie masz Więc... wrażenia, że to jest spekulacja? Czy ty jeszcze? Brazylia, są Chiny, hmm. Indie. No, może też być panika, taka, że na. Na wyrost się trochę podnosi ceny, ale to się no może, gdyby to oczywiście te, gdyby to trwało kilka lat, to się dostosują te inne rynki, zaczną produkować więcej, nie wiem, będą jakieś inne produkty, natomiast skokowo to może być bardzo trudne. No, w, naprawdę te, te epizody głodu na świecie są nie tak dawne. Bardzo szybko się zapomina te złe rzeczy. Tak? Już zapominamy o ostatnich właśnie perturbacjach z tym patogenem przed dwu laty, tak, który nam totalnie zdezorganizował świat. Natomiast tak samo o głodzie zapomniano. No w Chinach był głód 59 do 61 rok był wielki głód, gdzie zmarło kilkadziesiąt milionów ludzi z głodu. Na Ukrainie w latach 30 to był sztuczny głód, ale w, no w, na w Chinach był spowodowany połączeniem nieurodzajów i nieudolności komunistycznej. Ale tak samo był głód w Indiach. Yy, yy. I to są straszne rzeczy. Wróćmy na chwilę jeszcze do tematu grzybów. Kiedyś też widziałem film o Amanicie Muskari, a temat był teraz świeżo grillowany przez wszystkich instagramerów, youtuberów i tak dalej. Jadalny, niejadalny. Ostatnio też tutaj rozmawiałem z panią Bożeną Muszyńską, panią profesor mykologiem a mówi, że absolutnie nie. Też padło stwierdzenie, że YouTube nie zasięgi, jeżeli się używa tej nazwy i tak dalej. Jakie masz doświadczenia? No dlatego może o tym nie rozmawiajmy. To znaczy rzeczywiście na początku... Ten temat stał, stał się strasznie modny w tym roku. Ja nakręciłem film w tamtym roku o tym naszym pięknym, czerwonym, nakrapianym grzybie. I, i mówiłem... To, był, to jest długi filmik, gdzie staram się przedstawić prawdę o buchomorze. To znaczy mówię o... Mówię o jego użytkowaniu tradycyjnym, mówię o różnych eksperymentach nad używaniem go do jedzenia, nad właściwościami no, takimi zmieniającymi świadomość, czyli mówię o różnych rzeczach. To jest długi filmik, który tak bezstronnie stara się pokazać. Ja tam nikogo nie zachęcam, nie wypowiadam się. I on stał się w tym roku bardzo popularny. No bo Na temat początku jest popularny. mi to bardzo podniosło zasięgi przez miesiąc. A potem nagle mi zasięgi spadły, czyli być może włączyli jakiś filtr po prostu, i, yy, i po prostu, może się temat wyczerpał, ale wydaje mi się, że też coś takiego było, że po prostu nagle, nagle stał się tematem kontrowersyjnym. Nie, generalnie ten yy. temat tych grzybów, wszystkich, o których mówisz, że, yy, że mogą coś tam zrobić w tej świadomości, jest bardzo kontrowersyjny. Tak, natomiast jest bardzo ciekawy i niestety z powodu właśnie delegalizacji na przykład e, Łysiczek, czyli psylocybę, no my też trudniej prowadzić badania na ten temat. A w tej chwili jest bardzo dużo badań pokazujących, że mają niesamite właściwości antydepresyjne, jakby no, idzie się w tym kierunku medycznie, żeby jednak zaaprobować je, natomiast w przypadku naszego nakrapianego, czerwonego przyjaciela, to yy, mało wiemy o jego właściwościach toksykologicznych na dłuższą skalę. Bo my wiemy, że spożywanie niewielkich ilości wysuszonych nie, gro, nie jest groźne. Ale to schodzi co, że jak codziennie... W małych sztank... dawkach. Natomiast je, je, jeśli ja jakieś obawy bym miał, uh -huh. jeśli miałbym jako naukowiec mówić obawy, to te obawy są głównie na temat długotrwałego wpływu. No bo nie ma takich badań, bo jest to nowy temat. Ale wpływu to znaczy... Na no wątrobę na przykład. O czymś takim, że no właśnie, że tam przez dwa miesiące... Co się stanie z człowiekiem, który je to przez kilka lat, nie wiem, kilkanaście razy w roku, nie? Uh -huh. Bo temat, jak to działa w dużych dawkach, w małych dawkach, jest rozpoznany bardzo, nie? Szczególnie, że teraz dużo osób no, się bawi tym, nie? To zobaczymy za parę lat. Zobaczymy za parę lat. No, badanie trwa. Ja Poli... zawsze bardzo cenię eksperymentatorów. Nie będę zachęcał, ale jako naukowiec będę zapisywał na pewno ich doświadczenia. A łysiczki? No to jest. To ja widziałem temat... parę, parę yy... badań i to już yy, gdzieś parę filmów, nawet dokumentalnych widziałem, gdzie tych ludzi poddali tej terapii w takim yy, jakby pokoju, gdzie był ten psycholog. No, wyniki były. Dobre. To jest temat y, oczywiście bardziej rozpoznany, natomiast to jest tak, że naszemu systemowi polityczno-prawnemu nie opłaca się promowania środków zmieniających świadomość w kierunku jedności, w kierunku widzenia, harmonii, jedności. Większość y, ziół adaptogenów, one są w kierunku większej wytrzymałości do roboty, większej wydajności, żeby była kofeina, tak już była energia. Więc ta cała, to... ta cała właśnie kofeinowa i inne środki, które, które właśnie, że tak powiem, nam zawężają percepcję, niekoniecznie, ale powiedzmy, zwiększają naszą wyda wydajność. A to, co by tw tworzyło wrażenie takiej unii, takiego zjednoczenia, no jest, jest eliminowane. No nie czytałeś o tym, nie masz takiego wrażenia, że jak czytałeś te książki o tych wszystkich masonach, tych dziwnych organizacjach, że oni gdzieś nie mogli korzystać z tych wytrychów do świadomości? No, zawsze tak mogło być. Natomiast. Yy, natomiast to trzecie oko yy, wszędzie tam i tak dalej. Te natomiast yy, oczywiście. Yy, natomiast yy, niekoniecznie, bo też można wiele rzeczy uzyskać, zwyczajnie medytując albo poddając się deprywacji sensorycznej. Tak, jak robili to mieszkańcy Ameryki Północnej, gdzie akurat te, te substancje były słabo rozpowszechnione, to właśnie był Meksyk, gdzie był taką stolicą, powiedzmy, enteogenów. Natomiast tam wiele ludów w Ameryki Północnej radziło sobie w ten sposób, że się szło i się pościło przez 4 dni i nie jadło się, nie piło 4 dni. tak? E, więc niekoniecznie. Ja osobiście nie jestem wielkim, jakimś takim. Fascynatem tej grupy roślin czy grzybów, aczkolwiek uważam się, że takie no, punktowe doświadczenia mogą wiele zmienić w życiu. Natomiast nadużywanie tego niekoniecznie. Jak byłem u ciebie na szkoleniu i chodziliśmy po tym lasku, to w zasadzie wszystko było jadalne. I wtedy pamiętam, że zadałem ci pytanie, czy nie łatwiej i lepiej dla Ciebie byłoby napisać podręcznik, czego nie jeść w polskim lesie. No to nie tak, dlatego że wiele rzeczy jest jadalnych tylko o pewnej porze. Wiele rzeczy jest niesmacznych. Tak naprawdę duży, duży procent roślin to są rośliny, które są w większości, w większą część roku są niesmaczne. I przez miesiąc są smaczne albo miękkie. Poza tym to już Parmentier, taki francuski chemik, który promował, promował ziemniaki we Francji. On powiedział, że wszystkie rośliny są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, jak długo je gotować. Ja na przykład jadłem najbardziej trującą roślinę w Eurazji, to jada, który był używany w Polsce przez górali do zabijania niedźwiedzi i wilków. Jak zabijali te niedźwiedzie? No, tam się napychało, do mięsa się dodawało. No nie mam, akurat ta wiedza zanikła. Znaczy, niestety nie znajdziemy w tej chwili żadnego góra zakopany, który nam powie, jak przyprawić mięso to jadem, żeby zabić niedźwiedzia. Jest to wiedza absolutnie, absolutnie już że tak powiem, zamknięta, natomiast mamy takie przekazy. Więc yy, są takie wioski w Chinach, gdzie się ten to jady jada. Yy, on ma takie, no, bulki pod ziemią, którym, którym mają węglowodany, mają w, własności pokarmowe, ale ma także tam alkaloidy diterpenowe, które są bardzo toksyczne. No i okazało się, że wielogodzinne gotowanie w wypadku tego gatunku to jada i tej wioski, 9 godzin gotowania powoduje, że te arkroidy diterpenowe rozkładają się na monoterpenowe, on dalej jest niesmaczny, jest gorzki trochę, ohydny, ale da się go jeść. I ludzie go tam jedzą. I podobno jak się gotuje 8 godzin, to można umrzeć. Jak się gotuje 9 godzin, to to się przeżywa. <testowałem> I się sobie? robi takie tojad party tam, że jedna osoba we wsi to gotuje, a inni. I wzbudza to zaufanie, bo my idziemy do sąsiada i my się dzielimy tym czymś niebezpiecznym. I są tam przypadki raz na kilka lat, że ktoś się zatruje, rzeczywiście. Jedna czy dwie osoby gdzieś tam nie dogotowały i, 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 i zeszły. Fajne party. No, więc pytałem ich, jak to było, zanim tutaj mieli zegary. Oni mówili, że to było tak dawniej, jak ludzie nie mieli zegarków, wiesz, bali się, że się zaczynało o wschodzie słońca i kończyło o zachodzie. A to jest bardziej na południe, więc ten dzień jest bliższy powiedzmy tych 12 godzin. Więc, więc jak się zaczęło o, o wschodzie słońca i skończyło gotować o zachodzie słońca, to miało się gwarancję, że i cały czas się ogień podkładało. Tam się miało gotować. Um, no, ja zjadłem. Taką michę. Pół kilo tego zjadłem, bo chciałem zobaczyć, czy jak to będzie, jak zjem pół kilo tego. No to jest dawka śmiertelna bardzo duża, można by całą wieś tym zabić. No i przeżyłeś. Przeżyłem. Ale on ma takie dziwne działanie, bo oni wierzą, bo to jest lek medycyny chińskiej też, że on rozgrzewa organizm. Rzeczywiście miałem czerwoną buzię po tym tojadzie. Takie gorąco mnie przeszywało. Kamikadze. Trochę. Znaczy zacząłem od mniejszych dawek. W ten dzień. A potem skończyłem na pół kilo, natomiast yy, bo efekt działania to jadu pojawia się po 40 minutach. No, jaki to jest efekt, jak działa? No, dostaje się ogólnego takiego porażenia układu yy, krwionośnego, oddechowego, gdzieś tam jakiś paraliż mięśni, czy... policzków. Co, pra... Proszę. Ale jesteś świadomy czy nie? Paraliżuje paraliżujecie, tak. tak? Nie paraliżujecie, po prostu no, dostajesz tak u serca na przykład. Ale to szybkie jest. Nie bałeś się? Bałem się. No to, to jakby no, ogarnąłem tak. różne podatkowe rzeczy takie, żeby rodzina się nie tam nie męczyła, jakieś <laughs> testamenty. Ale to było dawno. bo Byłem młodszy. Teraz nie wiem, czy bym się odważył. Jednak na starość odwaga. Może odwaga odpowiedzialność jest. jest. Może jest większa odpowiedzialność. Tak. Jak się jest starszym. Tak. A powiedz mi, te wszystkie polskie nazwy, to ja skoczę ziele, to pokrzywy. Jak, jak ty to wszystko odkopałeś? Jak, skąd, skąd to? Tam gdzieś oglądałem, że, że, że tam gdzieś siedziałeś pod kościołem, tak? Czy gdzieś tam czekałeś na jakieś stare babcie? Nie, nie, nie. to że coś nazwany? tam słyszałeś. <laughs> ja skłuczę się, ale to jest nazwa powszechnie znana. To, to jest zioło powszechnie ja Nie wiem, no ale że... to. Bo, bo są ale na, może, może. Na wszystkie te nazwy, te babki, te wszystkie dziwne rzeczy takie są łacińskie nazwy też, nie? No nie, nazwy mamy trzy rodzaje mamy nas. Mamy tak nazwy łacińskie naukowe, które też się zmieniają. Od czasu do czasu naukowcy je zmieniają. Mamy nazwy polskie naukowe. Weźmy na przykład yy, powiedzmy no dziurawiec. Mamy Uła, nazwę łacińską dziurawiec to... zwyczajny. Hypericum perforatum. Nazwa naukowa polska dziurawiec zwyczajny. Mamy nazwy ludowe. Może być dziurawiec, może być na przykład dzwonki nazywano, albo yy, powiedzmy krew Pana Jezusa, hmm. albo czyli takie różne, no, czasem bardzo, bardzo śmieszne nazwy. nie? Hmm. Jak to było? Krew Pana Jezusa? Tak, jakieś na przykład my, ta yy, konwalika dwulistna nazywana była ptasim winkiem albo ptasim, ptasim piwkiem. Ja to przykład takiej śmiesznej nazwy. Więc to są nazwy ludowe. I ja te nazwy badałem oczywiście, nie tylko ja, bo wiele osób je badało, i dużo tych nas ciekawych wyszło przy badaniach bukietów. Bo ja kiedyś badałem bukiety święcone w Dniu Matki Boskiej Zielnej. I to skojarzenie z kościołem twoje to wynikało z tego, że po prostu kiedyś przez wiele lat zawsze w Matki Boskiej Zielnej jechałem, po, sobie obczajałem siedem mszy, tak żeby się nie nakładały, tam w promieniu kilkunastu kilometrów i pod kościół. I robiłem zdjęcia bukietom w różnych częściach Polski. I mam taką całą kolekcję, kilka tysięcy zdjęć bukietów, bo w tych bukietach siedzi się dużo roślin leczniczych. I często ludzie mi opowiadali, że tam siedzą coś, bo coś. Nie? Więc to było bardzo ciekawe zajęcie, bardzo, bardzo, ym, bardzo takie no, y, edukujące mnie. Czyli, ale to nie wiem, można powiedzieć, że ten bukiet to, to była taka zbieranina ziół. Do usłyszenia? Bukiety na Matki Boskiej Zielnej w Polsce robi się tak. Ze zbóż, i potem te kruszy się te zboża, i te są pierwsze zboża siane. Tak? Czyli magiczne takie działanie. Dawało się tam rośliny lecznicze, które potem były wykruszane, używane do herbat leczniczych albo do, dla krowy po ocieleniu. Tak? Potem yy, 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 są tam rośliny ozdobne teraz. Owoce też wplatano, więc jest taka mieszanka różnych rzeczy, tak? Ale trzonem tego są rośliny lecznicze. I to jest yy, Święto Matki Boskiej Zielone jest konglomeratem dwóch świąt. Jest, yy, to jest zlepek żydowskiego święta Szawłot, gdzie święcono owoce i, i pierwotnie pierwsi chrześcijanie święcili na przykład winogrona. Potem zaczęli święcić lilię. Zresztą w tym klimacie na południe Europy czy na Bliskim Wschodzie w sierpniu jest sucho, tam nie ma co święcić. Święci się winogrona albo jakieś tam owoce, a nie ma ziół, bo jest za późno na zioła. Natomiast jak chrześcijaństwo przyszło do północnej Europy, to tu się podobno nałożyło na jakieś święto germańskie. I to święcenie ziół na Matki Boskiej Zielone pojawiło się w Niemczech na początku, właśnie jako jako miks tego święta południowoeuropejskiego z tym świętem germańskim. I potem z Niemiec to przeszło do Polski. Dlatego na przykład u wielu Słowian nie ma święta Matki Boskiej Zielonej, bo jest to święto o takim pochodzeniu, o to święcenie bukietów o pochodzeniu germańskim. Czy ono było gdzieś w Belgii, w, w Niemczech, w Austrii i w Polsce, nie? No ciekawe, bo teraz też słowiaństwo staje się modne. To nie jest słowiańskie, to jest częściowo pogańskie, ale germańskie. To, żeby było ciekawie, tak? Germańsko-pogańskie. Tak. Matka Zielna. No, mamy też na przykład wianuszki święcone w oktawę Bożego Ciała. Boże Ciało wypada zwykle na początku czerwca. Ta oktawa gdzieś tam czasem w połowie nawet, ale kiedyś Boże Ciało było później. Ono wypadało, bo był kalendarz juliański. Ale właśnie z jakiegoś jakiego wypadało. To, to jest święto katolickie Bożego Ciała. To jest święto późne, to jest święto średniowieczne. To no. zostało później wprowadzone, ale ono się nałożyło na święcenie wianków na świętego Jana. A żeby był kalendarz juliański, to Boże ciało wypadało bardzo blisko świętego Jana kiedyś. Więc po prostu te tradycje się splatały. I na przykład. Yy, te wianki, które u nas są święcone na Boże Ciało, były na przykład, podobne wianki robi się w Szwecji z okazji właśnie Nocy Świętojańskiej. Czyli to można powiedzieć, że religia chrześcijańska trochę wchłonęła te obrządki. Tak, mamy pewne tematy ogólnoeuropejskie, których ciężko przypisać je do jakiejś religii czy nacji. Mamy pewne wierzenia, pewne legendy, które krążą po całej Europie. Ktoś kiedyś z, ostatnio zrobił analizę na przykład bajki o czerwonym kapturku. Używając metod genetycznych, czyli bierzemy wszystkie możliwe wersje bajki o czerwonym kapturku i traktujemy te bajki jako geny, i potem używamy komputerowych narzędzi do analizy genów, analizując bajki. I na przykład, nie pamiętam skąd ten czerwony kapturek pochodzi, ale chyba z Afryki. Tak, czyli możemy prześledzić potem, jak to się zmienia i którędy to, którędy to szło. Bo tutaj możemy mieć przy analizie tych tradycji, tak samo nazw roślin, czy tradycji roślinnych, no takie podejście strukturalistyczne, czyli że mamy pewne rzeczy w strukturze naszego mózgu, czyli mamy w różnych częściach świata... Podobne pomysły ludzi, tak? Aha, weźmy tą samą roślinę, bo mi przypomina coś tam. Więc po prostu no, przy tym podejściu strukturalistycznym zakładamy, że no, na całym świecie powstają bardzo podobne legendy, podobne nazwy, tak? Natomiast możemy mieć takie podejście dyfuzjonistyczne, historyczne, że w jakimś momencie ktoś wymyślił coś nie? i to zaczęło się rozprzestrzeniać. To mamy na przykład mamy taki. Taki, takie pytanie z pierogami albo z gołąbkami. Czy była jedna osoba, która wymyśliła gołąbki albo pierogi, i potem inni zaczęli to kopiować to się rozeszło po świecie? Czy było takich osób więcej? Bo na przykład w wypadku gołąbków wydaje się, że mogło być to kilka razy. Mamy na przykład bardzo dużą różnorodność gołąbków w Turcji. I dużo gatunków używanych do zawijania gołąbków. Co by, co by sugerowało, że właśnie gdzieś tam w dawnej Anatolii, czy obecnie Turcji, jest to miejsce, gdzie gołąbki powstały. A potem, im dalej od Istambułu, tym mamy mniej gatunków używanych do zawijania gołąbków. Co sugeruje, że to centrum kulturowe gołąbków jest tam. No może tak Ale znowu mamy podobne danie w Chinach, które się nazywa Dzungzy. Zawijane głównie w liście bambusa, ale także w inne liście dębu, na przykład innych gatunków, też z ryżem. Akurat gołąbki też dawniej w Europie były też robione z kaszą, a nie z ryżem, bo kasza była tańsza, a ryż by był czymś ekskluzywnym. Więc teraz jest pytanie, czy chińskie dzungzy i te bałkańsko-tureckie gołąbki. Czy to jest to samo? Czy to to samo w Chinach, na przykład? I potem ktoś z Chin to przywiózł gdzieś tam na Bliski Wschód. Czy to było dwóch gostków? Jeden był tam, gdzieś tam, w, w zachodniej Azji, a drugi we wschodniej Azji. Nie dość tego. Mamy na przykład w Ameryce Środkowej, mamy tamales, czyli mamy takie w kolbach kukurydzy pustych, takich tych, tych liściach po kukurydzy, też zawijane jakby gołąbki. I teraz czy to Indianie wymyślili? Czy to Gostek przyjechał gdzieś tam z Europy i zapodał, żeby robić takie rzeczy? Nie wiemy tego. No Ja mam pytanie jedno do tego. To, to znaczy, że ktoś też jakieś badania na ten temat robił? Oczywiście. No, no ja jestem współautorem pracy na temat gołąbków Europy. I tak nie przebije nic tego naukowca z Japonii, jak na razie. No różne fajne rzeczy można badać. Na przykład myśmy badali gołąbki. Na przykład badaliśmy... Jakie rośliny można używać do zawijania gołąbków? I udało się nam znaleźć 82 gatunki roślin we florze Europy, które były w Europie i w Turcji zawijane w gołąbki. Pierogi, na przykład, mamy świetne mapy pierogów w Polskim Atlasie Etnograficznym. Swego czasu, na przykład, mapa pierogów ruskich idealnie pokrywała się z mapą głosowania na PiS. Tam, gdzie się głosuje na PiS, tam tradycyjnie się je pierogi ruskie. W Wielkopolsce nie ma pierogów, tam nie głosowali na PiS. Teraz ten PiS się rozlał, jakby ta, ten zasięg, zasięg, głosowania na PiS jest szerszy niż, głosowania, niż, niż robienia gołąbków. Yy, przepraszam, jest szerszy niż jedzenia pierogów ruskich. To może zróbcie teraz taką sondę, Łukasz, bo wybory idą. Jaką sondę? No sądę, kto wygra wybory albo kto ma jakieś szanse i może zagrajmy tymi pierogami. No ale to pokazuje być może, nie ma korelacji, że to jest przypadkowa korelacja, tak? Po prostu się nałożyły dwa zjawiska o podobnym, o podobnym zasięgu. Natomiast historia pierogów jest bardzo tajemnicza, dlatego, <laughs> że dlatego, że yy, mówi się, że słowo pieróg pochodzi od słowa PIR, oznaczającego właśnie ucztę, coś takiego, jakiś produkt, yy, to musiał być produkt na ucztę specjalny, tak mamy na Wigilię. Bogaty, tak, że tutaj mamy zboże, mąkę, zawinięte, jeszcze w środku coś, jakieś mięso czy rośliny. E, I mamy poświadczone pierogi gdzieś tam w średniowieczu, natomiast, ym, natomiast one, one nie były tak częste kiedyś w Polsce. I teraz jest pytanie, czy jest to import z Azji, z Chin, gdzieś tam przez stepy, przez Tatarów, tak? Czy jest to produkt słowiański? Bo na przykład na południowej Słowenii nie mamy pierogów. Ja, są dwie teorie. Ja jestem jestem zwolennikiem teorii tatarskiej, że to jednak były te ludy Azji, które do nas gołąbki, yy, pierogi przyniosły. Myślę, że Słowianie mogli być za głupi, żeby pierogi wymyślić w ogóle. Ja um, Ciekawe. Ale to jest... Jak, jak w ogóle żeście się tego wszystkiego dokopali na przykład? No to, to nie ja. To, są, to zbieram informacje od innych badaczy. Nie? Tu akurat Wiele rzeczy na temat historii kuchni w Polsce to bada profesor Jarosław Dumanowski z Torunia, który właśnie dekonstruuje polską kuchnię. Ale różni badacze badają różne rzeczy. No, moi na przykład znajomi archeobotanicy badają latryny średniowieczne. I pani profesor Marta Badura z, i pani profesor Latałowa z Uniwersytetu Gdańskiego. No badali właśnie no różnego rodzaju osady tam z fragmentami roślin. Między innymi właśnie latryny. Właśnie dzisiaj czytałem świetną pracę porównanie składu latryn gdańskich z dokumentami zakonu krzyżackiego. Co jest, co kupili krzyżacy, a co tam potem wydalili, tak? w Gdańsku ludzie. Um. No Jakie wnioski są? No ciekawe, można tam znaleźć, kiedy się pierwsze ziarenko w ryżu pojawiło, a kiedy, na przykład podobno bogate ulicy, na bogatych ulicach, że tak powiem, e, srało się figami, a na, na, na tych biednych tam były peski tarniny, tak? To pokazuje, no właśnie tutaj jedli te dzikie rośliny, a tutaj ci bogaci, to mieli figi nawet, nie? No to dużo można się dowiedzieć z odchodów, w zasadzie. No mamy też te znane koprolity, no bardzo dużo wiemy o diecie ludzi pierwotnych z terenów suchych, gdzie mamy jaskinie w terenie suchym i tam znajdujemy skamieniałe odchody i możemy takie odchody sobie, nie wiem, sfragmentować, zobaczyć, to są nasiona jakichś roślin zachowane, czy kostki jakieś na przykład. Dobra, wróćmy do tej naszej... Fascynujące i to jest właśnie, to jest przykład tego, jak się ta wiedza uzupełnia. Myśmy kiedyś napisali taki artykuł, uwielbiam takie w ogóle zespoły interdyscyplinarne. Łączenie ludzi, którzy mogą tą swoją wiedzą coś, mogę jeszcze mówić no o pewnie. tym. Tą, tą swoją wiedzą wiesz, coś ciekawego, coś ciekawego wnieść. I na przykład robiliśmy artykuł o użytkowaniu manny jadalnej. To jest takie zapomniane zboże polskie, szczególnie polskie, nasze polskie, tak? Występuje, występuje w całej Europie, ale nie słowiańskie, polskie. Tak? Na południu słowianie, południu słowianie, nawet Rosjanie go używali tylko tutaj i trochę gdzieś tam w okolicach Niemiec, Węgier. Natomiast głównie to właśnie u nas, to jest trawa rosnąca na, na bagnach, z której między świętym Janem, a świętym Piotrem i Pawłem zbierano ziarenka i robiono z nich kaszę, jakieś chleby nawet. Droga smaczna bardzo. No, i też zaprosiłem do tego zespołu yy, też kolegę historyka botaniki, profesora Dumanowskiego, który jest od historii kuchni, który badał na przykład daniny. Czy rzeczywiście występuje ta manna w Daninach dawniej? Yy, potem koleżanka, yy, yy, pani profesor Aldona Miller-Bieniek, która yy, jest archeobotanikiem i szukała, czy są dane na temat na temat tej manny w danych gdzieś tam w terenu Polski, w jakichś tam średniowiecznych czy wcześniej przedśredniowiecznych osadach, tak? Nie wiem, w śladach, gdzieś tam w garnkach, w chatach. I to nam yy, analizowaliśmy na przykład ceny manny. Na ile ta manna w, w dokumentach starych była droższa od pszenicy, czy jak się to miało na przykład do ceny wieprzowiny nawet ta mana występuje w rachunkach króla Jagiełły i królowej Jadwigi. Więc to pokazuje, jak można w różnych dokumentach, dokumentach ciekawe rzeczy odnaleźć. Inne ciekawe badania, inny zespół to był zespół do badania historii piwa jałowcowego w Polsce. Piwo z jałowca? Tak. Zaczęło się od, od tego, że mój kolega etnograf Tomasz Badej z Warszawy Robił badania do doktoratu na temat krzyży kurpiowskich. I trafił na moje warsztaty jako prepes. co to są ehm, krzyże? Jeszcze? Krzyże kurpiowskie, no krzyże drewniane, takie ludowe, tak? Figury, tak? No kościelne. I mówi tak: Wiesz co, Łukasz? Tam jest taki fajny temat na tych kurpiach. Robią takie piwo z jałowca, nazywają to piwo kozicowe, i trzeba by to zbadać. Ja mam nagrane kilka wywiadów z takimi babciami, które takie piwo robią. No i to był fascynujący temat. Okazało się, że tak naprawdę w Polsce przetrwało tylko kilka osób, które potrafiło takie piwo robić. Potem się okazało, że inna osoba, też odnobotanik, pani doktor Ewa Pierożnikow z Podlasia z Białostoku, też badała, też ma zapisane, że dawniej takie piwo robiono. Potem w dokumentach różnych udało się odnaleźć sytuację, że no, informacje, że takie piwo na przykład robiono na Kaszubach. Gdzieś tam w północnej Polsce ogólnie, w dokumentach etnograficznych, w badaniach polskiego atlasu etnograficznego. I udało nam się po pierwsze zrobić mapę, gdzie takie piwo robiono, w których częściach Polski. Przepisy z tych wywiadów kurpiowskich. Więc było to piwo, o którym by zupełnie zapomniano. Ono zostało zachowane przez właśnie kilka osób z Kurpi, które robiły to na wesela kurpiowskie. Potem to piwo zaczęto gdzieś tam rozprowadzać po festynach. Przyjeżdżali ludzie z miasta, z Warszawy, gdzieś tam ze świata. Bardzo im to smakowało. I to piwo uzyskało pewnego rodzaju tam renomę, i teraz można je, je, je kupić w wielu miejscach tam, właśnie. A więc uratowano ten niesamowity napój. Jak pisaliśmy artykuł o tym, to nasz recenz okazało się, że recenzentem naszej pracy był Patrick McGovern to jest historyk, historyk, historyk alkoholu. Człowiek, który odnalazł najstarsze wino na świecie sprzed 12 tysięcy lat, w Chinach, robione z winogron, głogu, miodu i czegoś tam jeszcze. Nadawało się jeszcze do picia? On to badał chemicznie, to znaczy on po prostu zbierał osady ze starych naczyń i chromatograficznie sprawdzał, jakie tam mogły być gatunki roślin, na przykład. Ja napisałem w tym artykule, ja napisałem w tym artykule e, w dyskusji, że przypuszczalnie to piwo jałowcowe jest degeneracyjną formą piwa. Nie mieli słodu, no to tam te jałowce słodkie, te też jałowca dawali, żeby był cukier do piwa. I on mi napisał w recenzji, że prosiłby, żebym zmienić tą dyskusję, bo on uważa, że to piwo jałowcowe jest bardzo archaiczne, dlatego że on odnalazł w, w Napisali ostatni artykuł, to już było kilka lat temu dobrych, ale ten artykuł się ukazał na temat śladów napoju z jałowca w Danii. Że już kilka tysięcy lat temu dokładnie o takim samym składzie napój robiono w Danii. I przypuszczalnie ten napój był rozpowszechniony w północnej Polsce, w Niemczech, w Danii, nie wiem, w Estonii, gdzieś tam na Łotwie, może w Skandynawii też, ale o nim zapomniano. I przechowało to kilka gospodyń wiejskich na Kurpiach. Ciekawe, może teraz ktoś wymyśli i zrobi, otworzy piwo. Teraz wołowcom. po ostatnio właśnie ukazał się bardzo ciekawy artykuł zespołu mojego kolegi Andra Pieroniego z, z Włoch, który porównywał ostatnie miejsca w Europie i w Azji, gdzie robi się chleby z żołędzi. Jak się robi, jak wyglądają. To są takie czasem rzeczy, że są takie sytuacje, że naukowcy robią artykuł o jednej osobie. Jak mamy tego człowieka, tego Icemans, który gdzieś tam zamarł na granicy, pre człowiek prehistoryczny, słyszałeś o tym, który ciało, ciało odnaleziono na granicy chyba austriacko-włoskiej? Ocji. Ocji, tak. I, co tam, I badano jego, co tam miał w żołądku, co tam miał w torbie i tak dalej, nie? Więc naprawdę jak mamy ciekawy okaz do badania, to możemy zrobić pracę naukową o jednej osobie, nawet żywej. Czyli robiono często na przykład słowniki ginącego języka na podstawie ostatniej osoby, która tym językiem w ogóle na świecie mówiła. oci, oci miał kawałek huby za Pazuchą, którym tak. ponadczyścił zęby. Tak mówią. Już nie pamiętam, co miał, ale miał dużo ciekawych rzeczy.